Cześć, witaj w kolejnym odcinku vloga. Dzisiaj króciutko, inspiracyjnie kilka rzeczy chcę Ci powiedzieć, które zauważyłem ostatnio na swoim własnym przykładzie odnośnie presji, motywacji, systematyczności, nawyków i takiej swobody w działaniu. Ja generalnie postanowiłem, że będę przez 360 kolejnych dni, dzień po dniu nagrywał vloga. I narzucenie sobie takiej presji sprawiło, że sobie nie odpuszczałem i utrzymałem tą systematyczność. I paradoksalnie, kiedy ostatnie kilkadziesiąt z tych 360 dni naprawdę mocno się męczyłem, żeby się zmobilizować, bo naprawdę już mi się trochę często nie chciało, chociaż z jednej strony stało się to normalne i naturalne, to z drugiej strony gdzieś tam z tyłu głowy była ta presja, że muszę to zrobić, bo powiedziałem, że to zrobię i tak dalej. I tak człowiek już odliczał te dni do tego, żeby w końcu zakończyć to wyzwanie i już tego nie musieć robić. I co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że kiedy skończyłem te 360 dni, znikła cała presja, to nagle się okazało, że tak naprawdę to już jest nawyk i tak naprawdę ja nie tyle nie muszę się zmuszać do tego, co ja wręcz kiedy teraz nie muszę tego robić, nie mam już żadnego wyzwania, żadnych ram, żadnej presji na sobie, to paradoksalnie teraz jeszcze bardziej chcę to nagrywać, jeszcze bardziej chcę to robić. Ale gdybym zrobił tak na początku, gdybym na początku dał sobie taką swobodę, to by nie zadziałało, bo nie miałem jeszcze tego nawyku. Nie miałem tego przyzwyczajenia, a nagrywanie vloga nie było częścią mojej tożsamości, nie było dla mnie naturalną rzeczą codzienną. Więc na początku nie warto sobie dawać dużej swobody i wolności, raczej narzucić sobie sztywne ramy, których trzeba się trzymać. To cię zmotywuje, utrzyma cię w działaniu, utrzyma twoją konsekwencję. Kiedy będziesz konsekwentnie robił te rzeczy miesiąc, dwa czy pół roku, to wtedy wejdzie ci to w nawyk i to stanie się częścią twojej tożsamości. I wtedy warto sobie z tą presję z siebie ściągnąć w pewnym sensie i zobaczysz, że jak sobie wtedy ściągniesz tą presję, uwolnisz trochę tej swobody, to okaże się, że tak naprawdę nie musisz się już mobilizować, a robisz rzeczy po prostu naturalnie. I to na moim przykładzie odbyło się w kontekście nagrywania vloga, ale możemy tutaj podstawić dokładnie wszystko. Tak jak na początku chciałbyś chodzić na siłownię. Jeżeli nie ustalisz sobie konkretnego planu, to będziesz chodził, nie chodził i tak dalej. Jeżeli narzucisz sobie konkretny plan, 3 razy w tygodniu muszę być na siłowni i będziesz konsekwentnie trzymał się tego na przykład przez pół roku, to po pół roku, nawet jeżeli tego planu już nie będziesz miał, to sam z siebie po prostu będziesz na tą siłownię chodził. Jeżeli byś chciał biegać, narzucisz sobie, że codziennie będziesz biegał pół godziny, to w momencie, kiedy będziesz to robił przez pół roku, po pół roku możesz przestać o tym myśleć, a i tak będziesz chciał i będziesz potrzebował po prostu wyjść. To już nawet nie chodzi o chęci, to chodzi już o pewnego rodzaju potrzebę. Ja generalnie potrzebuję sobie już pogadać czasami do kamery. I to Ci chciałem też przekazać, że tak naprawdę kształtowanie nawyku na samym początku wymaga pewnego rodzaju presji, ale kiedy tą presję już masz i ona utrzyma Twoją konsekwencję, to kiedy wypracujesz już ten nawyk na takim poziomie, że to już nie stanowi żadnego problemu i jest zupełnie naturalne, to tą presję możesz z siebie ściągnąć, a i tak będziesz to robił. I tyle. To był kolejny odcinek serii vloga. Jeśli Ci się podobało, to zostaw łapkę w górę, komentarz, suba i widzimy się w następnym odcinku. Trzymaj się, hej!